Dzień dobry, mam na imię Dawid, a w tej instrukcji zaprezentuję, jak utworzyć nowy produkt w magazynie. W magazynie znajdują się wszystkie surowce, z których gotowane są Twoje dania, jako na przykład ryż, jajko albo cebula. Aby dodać nowy produkt, klikamy po prawej stronie na przycisk Nowy produkt. Wpisujemy nazwę produktu, kod EAN, o ile używamy czytniku kodów EAN, kategorię, wyjściowy VAT, jednostkę, cenę z VAT, cena bez VAT wpisuje się automatycznie, konwersję, o ile używamy konwersji, lista aliasów, wartość optymalna i krytyczna. Wartość optymalna to taka, która powinna zawsze znajdować się na naszym magazynie, a wartość krytyczna to minimalna. Wybieramy magazyn, do którego chcemy zapisać nowy produkt i klikamy na stwórz. Nasz nowy produkt jest zapisany.